Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep kfd.pl. Cześć, chciałem z Wami poruszyć tematykę przysiadów. Dlaczego się garbimy, dlaczego mamy z nim problemy? Pierwsza kwestia to są zaburzenia balansu strukturalnego, czyli wady podstawy przykurcze i braku mobilności. Aby to stwierdzić, to trzeba wykonać badania i nie ma opcji innej, nie możemy to robić intuicyjnie, ponieważ jeżeli będziemy wzmacniać mięśnie jeszcze przykurczone albo dominujące, to wtedy pogłębiamy wadę i taka osoba z każdym tygodniem będzie miała coraz większy problem. Druga rzecz, i to bardzo często spotykana, jest nieświadomość mięśniowa, czyli nieświadomość pracy mięśniowej, czyli ktoś wykonuje przysiad i w pozycji jakiejś tam, powiedzmy w pełnym przysiadzie, garbi się, bo o, mało ma zbyt szybkie tempo, nie potrafi wykorzystywać momentu tego odbicia, czyli tak zwane rozciągnięcie skurcz, no i tam się rozluźnia i gubi pozycję i to też może być przyczyną garbiania się w przysiadzie. Kolejną to na przykład same ustawienie sztangi. Jeżeli ktoś ma niekorzystny układ i za nisko sobie ustawi sztangę, wtedy utrudnia sobie sprawę, ponieważ to ustawienie powoduje u niego garba, bo tu ma za krótki w stosunku do innych proporcji kostnych. Trzecia kwestia to właśnie przed chwilą została tak pokrótce poruszona, to znaczy kwestia mechaniki ciała, czyli układ dźwigni. Jeżeli ktoś ma niekorzystny układ dźwigni, powinien, bardzo niekorzystny układ dźwigni powinien sobie ułatwić, czyli polepszy sobie sztucznie tą dźwignię poprzez stosowanie butów czy jakiś tam podkładek podpięty. No i czwarta, taka najważniejsza, czyli niedostosowanie techniki pod ten układ dźwigni, który wcześniej wymyśliłem. Czyli jeżeli mamy osobę, która ma ten układ niefajny, na przykład udo bardzo długie, krótki tubów i do tego jeszcze ograniczoną mobilność na wysokowym, wtedy ta osoba na 100% się zgarbi. Z dwóch przyczyn. Złej techniki, bo za bardzo na przykład może atakować przysiad w pierwszej fazie z biodra. No i druga sprawa, ta mobilność. Chyba że ta mobilność jest dobra, albo nawet lepsza niż w normie, jest lepiej niż w normie, czyli ten zakres ruchu w stawie sokowym jest ponad normę, wtedy może się taka osoba uratować. No ale wtedy jest to taka, powiedzmy, patologia, a nie prawdziwy przysiad, ponieważ nie jest on dostosowany, wtedy ta osoba w pełnym przysiadzie będzie miała bardzo duże pochylenie ciała. A czym większe pochylenie ciała, tym czy tułowia, w tym większe obciążenie na kręgosłup, więc może się objawić to jakimś tam najsłabszym ogniwem. Więc jeżeli mamy tak niekorzystny układ dźwigni, jak podałem, czyli długie udo, krótki tułów, ta osoba rozpoczyna sobie z kolan. Z kolan do przodu i na zewnątrz. No chciałem jeszcze poruszyć tematykę wychodzenia tutaj kolana poza linię palców. To też jest taki, powiedzmy, mit, który krąży nie tylko na internecie, ale też w szkołach, na uczelniach. To, czy te kolano, czy powinno, czy nie powinno wychodzić, to nie ma nic związanego ze zdrowiem. Wręcz przeciwnie, bo człowiek chodzi po schodach, a tamte kolano ciągle wychodzi poza linię palców. Więc organizm powinien być przygotowany na taką ewentualność, że te kolano w życiu nam wyjdzie. Więc fajnie by było, jakbyśmy je wzmacniali poprzez wersję taką miejscową, czyli stricte wychodzenie kolana poza linię palców ćwiczeniem na przykład polypin step up, czy side step up, czyli takie stepy, jedną nóż w przód, w bok, albo też możemy poprzez ćwiczenie globalne, to znaczy same przysiady, które atakują naturalnie, tak mówię, naturalnie poprzez układ dźwigni, który nas do tego zmusza, naturalne wychodzenie kolana poza linię palców, wtedy organizm, czyli to kolano, ulegnie wzmocnieniu, czyli adaptacji, aby chronić się przed przeciążeniami, które jest podawane przez jakieś tam przez okres wielu tygodni. Stąd, jak mówiłem, z przysiadami jest tak, że tak i z treningiem musimy podejść stricte indywidualnie, nieschematycznie, nie ma, że nie można, nie ma, że można. Jest naprawdę zakres i tolerancja jest duża, a co jest korzystne, co jest niekorzystne, to naprawdę trzeba przeanalizować dany przypadek. Dzięki i widzimy się w kolejnych odcinkach.